drodzy bracia i siostry, chcę się dzielić Bożym Słowem. Dziękuję za to Słowo, które już było zwiastowane. Myślę jakby po części w to Słowo, które chciałbym dzisiaj zwiastować, mówić, jakby brat Kamil w to wprowadzał. Będę czytał z Ewangelii świętego Łukasza. 3 rozdział od 1 wersetu. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, z arcykapłanów Ananasza i Kajfasza, doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez Niego: plemię żmijowe, któż wam podał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy: cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im: kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, aby dać się ochrzcić. I mówili do niego: nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc: a my co mamy czynić? I rzekł im: na nikim nic nie wymuszajcie, a nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów jego. On was czcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego zwijadło, bo oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wielu też innym dawał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. Czytany fragment Bożego Słowa mówi o, ogólnie mówiąc, o działalności, o służbie Jana Chrzciciela. Jest to, jak czytamy tutaj, mocno uwarunkowane w historii, w czasie, w momencie, kto kiedy był tetrarchą, kto był namiestnikiem, kto był arcykapłanem. To też na coś wskazuje, kiedy tak jest to wszystko wymienione. Że tak naprawdę władzę i panowanie nad wszystkim ma wszechmogący Bóg. On jest nad wszystkim i On ustala czasy, granice. On jest ponad wszystkim. I za czasów, właśnie w tych momentach, za czasów panowania tych tetrarchów, tych ludzi, którzy byli ustanowieni przez władzę rzymską nad częścią terytorium rzymskiego, za czasów kapłanów Ananasza, Kajfasza, doszło słowo Boże Jana Chrzciciela. On nie tak o sobie po swojemu robił, nie tak poszedł, bo tak myślał. Doszło go słowo Pańskie, doszło do słowo Boże. I to, co on mówił z natchnienia Ducha Świętego. Przecież zresztą on sam Pan Jezus powiedział, że jest największym prorokiem starotestamentowym. Jego doszło słowo Boże. I on zaczął
I to miało miejsce na pustyni. Na pustyni. Miejsce, które no, nie bez znaczenia. Zresztą, kiedy czytamy to w księdze proroka Izajasza, 40 rozdział, o czym tu jest to wspomniane, czytamy takie słowo, trzeci werset. Głos się odzywa: przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Pustynia, miejsce bardzo surowe. Miejsce, gdzie no, wszystko jest niezmienne. Czy piach, czy skały. Miejsce, w którym człowiek zaczyna się zastanawiać może nad sobą. Kiedy w życiu, w tym takim duchowym naszym, wszystko jest dobrze, wszystko się układa, no, chwała Bogu. Ale kiedy przychodzi pustynia, kiedy przychodzą rzeczy, których nie rozumiesz, sytuacje niepojęte, kiedy mówisz, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Czym to ma miejsce? Dlaczego gdzieś nie doświadczam takiego namacalnego dotknięcia ręki Bożej? Wtedy człowiek zaczyna szukać, trzeba zastanawiać się nad sobą. Zaczyna gdzieś zgłębiać swoje wnętrze. Jest to najlepszy moment, czas, dla nas może trudny. Chcę, żeby go nie było, żeby przeszedł. Po co mi pustynia? Lepiej oaza. Oj, tam są palmy, tam jest woda, tam jest życie. Lepiej po prostu taki urodzajna ziemia. Ale tam, na pustyni, doszło go Słowo Boże. Kiedy dochodzi ciebie, droga duszo, Słowo Boże? Kiedy jesteś często na pustyni? Kiedy często problemy? Kiedy łzy zalewają twoje oczy? Kiedy szukasz wyjścia i go nie znajdujesz? I wtedy Bóg przemawia do ciebie. Doszło na pustyni Słowo Boże Jana Chrzciciela. On i zaczął nieść, przekazywać to słowo. Zaczął przechodzić całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania, odpuszczenie grzechów. Zresztą w innych Ewangeliach powiedziane, że i tam na pustynię wychodzili do Niego ludzie, przychodzili do Niego i dawali się chrzcić. To nie był ten chrzest, który gdzieś mieli tydzień temu. To, co chrzcił Jan, to był chrzest upamiętania. Myślę, to, co jest istotne zresztą, aby przygotować drogę pańską. Przecież on potem wspomina to, jest tu powiedziane to słowo prorocze z księgi proroka Izajasza, które cytowałem dalej, aby przygotować drogę pańską. Jan Chrzciciel był tym, co w księdze Malachiasza jest powiedziane, że poślę anioła mojego przed tobą, a przygotował drogę. Jest tym głosem, co na pustyni. Jest tym, którego Bóg posłał przed Panem Jezusem, aby przygotował drogę na przyjęcie Jezusa Chrystusa. Drogi bracie i siostro, aby Chrystus Pan miał przygotowaną drogę, przyszedł w serce ludzkie, potrzeba upamiętania, potrzeba pokuty, potrzeba zmiany swojego życia. Kiedy to wspaniałe kazanie w Dniu Zielonych Świąt powiedział Piotr, i oni słyszeli te słowa, to kazanie, tą naukę. I potem mówią, co mamy czynić? Co mamy czynić, aby być zbawieni? Pierwsze słowa, które wypowiada apostoł Piotr, mówią, upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Pierwsza rzecz mówi, upamiętajcie się. To, co było potrzebne, przede wszystkim przecież dla Izraela, ale też, gdy czytamy tych wszystkich, to też ma znaczenie, tych wszyscy namiestnicy, władcy Imperium Rzymskiego, to byli nad częścią, część z nich była nad Imperium Pogańskim.
Nie wszyscy oni byli władcami tylko tej ziemi świętej Izraela, ale byli namiestnikami. Czy ta Ewangelia, ta dobra nowina jest przekazywana i dla pogan, i dla Żydów, dla wszystkich. Ale co jest istotne, co jest ważne, to co głosił Jan Chrzciciel. Przygotujcie drogę, wyprostujcie, oczyście swoje serca, zmieńcie swoje życie. Przecież tutaj jest powiedziane, gdy przychodziły tłumy do Niego, a pozostałych sumarycznych Ewangeliach jest powiedziane, że przyszli sadyceusze, faryzeusze do Niego. Ci, którzy powinni znać tą drogę, powinni rozumieć drogę Pańską, powinni żyć ich inaczej wyglądać, powinni przygotować swoje serca. A on mówi, plemię żmijowe, bardzo ostro Jan Chrzciciel wypowiada słowa, plemię żmijowe, któż wam podał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Oni nie myśleli o pamiętaniu, o pokucie, o zmianie życia. Oni myśleli, że są w porządku, że nikt nie trzeba z nich zmieniać. Pan Jezus powiedział, że nie potrzebują zdrowi lekarza. Ja nie przyszedłem do zdrowych, ale do chorych, którzy potrzebują mnie. Oni uważają się za zdrowych. Oni mówią, nie potrzebują lekarza. Myślą, że dadzą się ochrzcić, chrzcią upamiętanie i wszystko będzie w porządku. I już gniew Boży ich nie spotka. A Jan Chrzciciel ostro wypowiada słowa. Plemię żmijowe, przewrotne. Mówi, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? I mówi te słowa, które myślę potrzebne były wtedy i dziś dla niejednej duszy. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Wydawajcie owoce godne upamiętania. Chcesz iść za Jezusem, szukać Boga, szukać zbawienia dla swojej duszy. Pierwszą rzecz jest upamiętaj się. I to nie tylko tak ale wydawaj godne owoce upamiętania. Wydawaj owoce upamiętania. A nie próbujcie sobie wmawiać. Oni tak sobie Żydzi wmawiali. Ojca mamy Abrahama. Powiadam bowiem, iż może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Oni myślą, że są z narodu wybranego. I to wszystko. I będą w Królestwie Bożym, bo są potomkami Abrahama. Mówi, nie tak. Bóg może wzbudzić z tych kamieni. Ja myślę dzisiaj, gdy może to w tym czasie, kiedy Jan Chrzciciel to mówił, możliwe, że też i chodziło i o pogan. Ale może też dosłownie. Bóg ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Mówi, z tych kamieni wzbudzę sobie chwalców. To Izrael. Oni mieli objawiać się, miały wśród narodu chwała Boża. Sam Pan Jezus był z narodu izraelskiego, był Żydem, apostołowie. Tego narodu nie odrzucamy, modlimy się, błogosławimy, jest to naród wybrany. Ale wielu z nich odrzuciło Chrystusa, odrzuciło Boga. I Pan Bóg, Pan Jan Chrzciciel mówi, że z tych kamieni zbudzę sobie chwalców. Droga duszo, narodziłaś się w rodzinie wierzącej. Rodzice twoi wierzący kochają Boga, czytają Słowo Boże. A tobie tak przychodzi to obojętnie. Przecież masz najlepszy grunt jest dla twojej duszy, aby oddać życie Jezusowi Chrystusowi. Jesteś przygotowany. No, rodzice się modlą, czytają Słowo, słyszysz pieśni, czyta Słowo Boże. Jesteś, nie postąp, tak jak Izrael. Bóg wzbudzi sobie chwalców. Jego Kościół się zapełni. On powoła wielu z tego świata i dzięki Bogu, że on powołuje. Ale ty, droga duszo, ty znasz to cudowne Słowo. Otwórz swoje serce na Jezusa. Nigdy nie myśl, jestem z rodziny wierzącej, to jakoś tam do tego nieba trafię. Powiedział Pan Jan Chrzciciel do tych Żydów, do tych tłumów, że tam oni nie wejdą, tam nie będzie was. Mówi, plemię żmijowe, któż was przy przyszłym gniewem? Wydawajcie godne owoce upamiętania. Zmieniajcie swoje życie. Mówi, że ten czas sądu Bożego przybliża się. Jan Chrzciciel mówi, siekiera do korzeni drzew jest przyłożona. Wszelkie wieńczewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Mówi, przychodzi, zbliża się czas Bożego sądu.
Czy w 15 rozdziale Ewangelii Jana nie jest powiedziane, że kto trwa we mnie, wydaje wiele owocu, ale kto nie czerpie, nie trwa we mnie, nie jest szczepiony, nie czerpie soków od Jezusa, nie czerpie soków od Niego, zostaje odcięty i wrzucony w ogień na spalenie. Siekiera do drzew jest przyłożona. Jeżeli nie wydaje owocu, przyjdzie Boży sąd. Przyjdzie Boży sąd. Potem drugi raz Jan Chrzciciel mówi, że jest ten, który idzie po mnie, mówi, ale w jego ręku jest coś. Jest wiejadło, aby oczyścić klepisko swoje. Dzisiaj są kombajny, prawda, mają wentylatory i sztuczny wiatr wieje, oczyszcza. Wtedy nie było. Oni to rozumieli. Jak czyścili zboże? Mucili albo wołami, albo cepem. Prawda, takie dwa kawałki drzewa połączone taką miękką skórą i mucili. Już dzisiaj tego nikt nie muci. Jeszcze pamiętam, brat Tymoteusz to jeszcze mucił, może nie tak dawno, cepem. Dzisiaj tego nikt nie muci. Tak mucane było zboże, było z plewami, ze wszystkim. I jak je czyścili? Szufla, łopata, wiadło można by to nazwać, prawda? Jak był silny wiatr, podrzucali zboże i wiatr plewy wywiewał, a ziarno ciężkie opadało na klepisko. I mówi, czas Bożego sądu przybliża się. On przychodzi. Przyjdzie czas. Dzisiaj to wszystko rośnie razem, dojrzewa. I pszenica, i konkol, i plewy, i zboże. Ale przyjdzie czas, kiedy Pan Bóg zacznie sądzić. Pan Jezus weźmie to wyjadło. Weźmie szuflę, czy jakby to nazwać. I zacznie podrzucać. I będzie silny wiatr. I plewę wywieje, a ziarno opadnie. Przyjdzie ten czas. Dlatego jest zwiastowana dobra nowina. Się zostały dobrą nowinę. Mówi, pierw upamiętajcie się, mój, przystójcie drogi swoje. Prostujcie swoje ścieżki, aby Chrystus przyszedł, wypełnił wasze serca. Mówi, abyście mogli przyjść do Jezusa. Wyprostujcie. Pierwszą rzeczą, którą kiedy człowiek przychodzi, szuka Bożego oblicza, pragnie zmiany swojego życia, jest pokuta. Jest pokuta. I ona polega na przemienieniu życia. Kiedy czytamy tutaj w tym Słowie Bożym, oni słyszeli te słowa. I te słowa na pewno poruszyły te tłumy. Bo kiedy słyszysz takie słowo, już siekiera przyłożona jest do drzew. I wszelkie drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte w ogień wrzucone. Ostre słowa, mocne słowa. I nie jeden zastanawiał się. Dałby Pan Bóg, żeby się zastanowił. Jaki wydaje owoc? Jak wygląda moje życie? Może już siekiera niedaleko jest. Ja wiem, że jest Boża łaska, Boże miłosierdzie, czas Kościoła. Ja to doskonale rozumiem. Wiem, co Chrystus Pan uczynił. I zbawia, i odnawia, i daje życie, i przebacza. Ale kiedy nie zmieniasz życia, nie wydajesz owocu godnego upamiętania, siekiera do drzew jest przyłożona. I wtedy zaczęli się pytać, tłumy, co mamy czynić? Co mamy robić? Jak mamy postępować? Co zmienić? I Pan Jezus mówi proste słowa. Jeżeli, może tak, okaż miłosierdzie. Okaż miłosierdzie potrzebującemu. Jeżeli masz dwie suknie, daj temu, kto nie ma nic. Jeżeli masz żywność, a kto nie ma co jeść, podziel się nakarm. Okazuj miłosierdzie. Może niedużo, ale co czynić? Jak mam wyglądać w owocu pamiętania? Przestajesz żyć tylko dla siebie, jak mówi Kamil. No nie Kamil, Pan Jezus mówi w swoim słowie, on się pokazał. Tylko przypomniał to. Krzyżuj swoje ja. Nie myśl tylko o sobie, o swojej wygodzie, o swoim zaopatrzeniu, tylko dla siebie. A cóż inni? A gdy widzisz potrzebę, okaż miłosierdzie. Gdy widzisz człowieka potrzebującego, zlituj się nad nim. Masz, tobie zbywa. Może wiele rzeczy w reklamówce wynosisz, jak PCK zbiera ubrania. I masę tego wynosisz.
ktoś potrzebuje. Podziel się. Masz pełną lodówkę. Ktoś nie ma co jeść. Tak trudno otworzyć drzwiczki tej lodówki i podać. Nie patrz na to, że tobie lepiej się powodzi, czy inaczej. Akurat znalazł człowiek potrzebujący. Daję mu, nakarm go. Przychodzili do niego celnicy. Ludzie znienawidzeni przez Żydów. Przecież oni ich równali z grzesznikami. No, najgorszy element, wykorzystywali ludzi. Pan Jezus nie mówi, zmieńcie zawód. Nie mówi im tego, żeby zmienili zawód. Ale mówi, nie czyńcie zła, czyńcie dobro. Pan Jezus mówi do nich, co mamy czynić? Celnicy się pytają. Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Nie zdzierajcie, nie oszukujcie, nie wymuszajcie. Po prostu macie pewien cennik, który jest ustalony przez zwierzchnie władzę i tylko to pobierajcie. Nie zmieniajcie. Nie mówię, żeby zmieniać swój zawód, ale postępuj dobrze. Nie czyń zła, nie wykorzystuj nikogo, nie krzywdź żadnego człowieka. Owoce godne upamiętania. Przyszli żołnierze. Może dzisiaj byśmy powiedzieli, zostaw armię, uciekaj od niej. Niestety Pan Jezus nie mówi tego. Może nie każdy to słowo przyjmuje, nie każdemu ono jakoś pada w serce. Ale Pan Jezus nie każe żołnierzom zostawić ich służby. Ale mówi, nic nie wymuszajcie. Nie oskarżajcie fałszywie dla zysku. Ale przestawajcie na tym, co macie. Macie żołd, macie wypłatę. Poprzestawajcie na tym. I dla jednego z nas, Pan Jezus mówi, może masz możliwości, masz stanowisko, masz jakąś władzę. Nie wykorzystuj dla swoich korzyści. Poprzestawaj na tym, co masz. Masz pensję. Dziękuj Bogu za to, że ją masz. Jak ci dadzą podwyżkę, chwała Bogu. Ale sam nie wyciągaj, nie wykorzystaj innych. Nie oszukuj, aby zyskać coś dla siebie. Owoce godne upamiętania. Postępuj i tak żyj. Gdy to mówi Jan Chrzciciel, jak czytamy w Słowie dalej Bożym, oni zastanawiali się, może on jest Mesjaszem. Zresztą przyjście Pana Jezusa, przepraszam, Jana Chrzciciela, no było, ja myślę, bardzo takie, no nie jednego by poruszyło. Przychodzi człowiek w odzieniach, w skórach, ubrany tylko. Je siadłe mleko, żywi się miodem, szarańczą. No takie, na pewno wygląda na proroka. To nie jest zwykły człowiek. I oni może myśleli, że to jest sam Chrystus Pan. Ale Panie Jan mówi, że On nie jest tym. On nie jest Mesjaszem. Ja was, mówię, chrzczę tylko wodą. I to na upamiętanie. Abyście zmienili swoje życie. Abyście uprostowali swoje ścieżki. Abyście nie czynili zła. Nie wykorzystywali. Nie oszukiwali. Nie postępowali niewłaściwie. Nie czynili krzywdy innym. Ja mówię, że ten chrzest upamiętania. Ale ten, który po mnie idzie, temu, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Jak przyjść do Jezusa? Kim on jest? Coś to na coś wskazuje. Jak czasem chrześcijanie tak bez strachu, bez bojaźni, bez szacunku dla Chrystusa Pana przychodzą przez jego oblicze. A Jan Chrzciciel mówi, ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. Jaką czcią, jakim szacunkiem obdarzać naszego Pana, swojego Pana, który oddaje swoje życie Jezusa Chrystusa. Jak uniżać przed Nim swoje serce i swoją duszę. Jak skłaniać się przed Nim. On jest Panem wszystkiego. Jan Chrzciciel, ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. Ja nie jestem godzien. Pomyśl o sobie. Czy może troszkę więcej siebie widzisz jak Jan Chrzciciel? Staraj się być niżej. Bo ten, który idzie po mnie, on jest mocniejszy, mówi ode mnie.
I on mówi te słowa. On was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. On będzie was chrzcić Duchem Świętym. To jest więcej. On napełni serca wasze Duchem Bożym, Duchem Świętym. Oczekujesz, pragniesz, aby Chrystus Pan napełniał twoje życie. Pragniesz, aby obecność Ducha Świętego była w twoim życiu. Prostuj swoje drogi. Prostuj swoje ścieżki. Upamiętaj się. Zmień swoje życie. Zacznij postępować uczciwie. Czasami ludzie mówią tak. No, ja będę służył Panu. Będę Jemu żył dla Niego. Ale tu w tym środowisku, które jest mi dane żyć, oni mnie wszyscy znają. Ja może wyjadę gdzie indziej. Na drugi koniec Polski. Może do Anglii. A może jeszcze gdzieś indziej. Może na Ukrainę. Może w głąb Rosji. Tam mnie nie znają, tam będę żył dla Jezusa. Przed grzechem nigdzie nie uciekniesz. Tu, gdzie jesteś, żyj dla Jezusa. Tu, gdzie jesteś, postępuj zgodnie z nauką Pana Jezusa. Nie patrz na to. Nie myśl o tym, ach, bo tutaj. Pan Jezus da ci siły. On da ci moc, abyś ostał się przed wszystkim, przed wszystkimi oskarżeniami, wszystkimi kłamstwami, przed wszystkim naśmiewaniem się. Pan Jezus da ci moc. Ty służ Jemu, gdzie jesteś. Wyjazd gdziekolwiek nie zmieni twojego życia. Jeżeli tutaj nie potrafiłaś, nie potrafiłeś, nie potrafisz upamiętać się, wyprostować ścieżki, bo jesteś wierzącym człowiekiem. Już to słowo, ono było dla niewierzących. Co jest dla ciebie? A jak może zagmatwane są twoje drogi? Może zagmatwane są twoje ścieżki? Ile dołków, górek, pagórków? A mówi, to wszystko będzie wyrównane. Zacznij żyć uczciwie. Upamiętaj się w tym, co nie jest właściwe. Żyj tak, jak trzeba. Niech Słowo Boże dotyka się twojego życia. Niech Duch Boży dotyka się twojego życia. Tylko upamiętanie, głęboka pokuta sprawia to, że z powrotem wchodzić w relację z Bogiem. Trzeba doświadczać Ducha Świętego. Jeżeli to zanikło w twoim życiu, musisz zacząć od głębokiej pokuty. Musisz zacząć od przemiany swojego życia. Od zostawienia tam, gdzie jest niewłaściwe. Czas przyjścia Pana Jezusa, czas Bożego Sądu, jak czytamy, jest bliski. Przyjdzie tam. Nie wiem, kto o co sobie jak myśli, jakie ma o sobie zdanie, ale tam Boży Sąd przewieje każdego z nas i plewa pójdzie z wiatrem. Tylko ziarno spadnie na klepisko. Bądź ziarnem. Bądź ziarnem. Trzeba się, upamiętaj, zmień swoje życie. Ta droga, po której idzie Pan Jezus, przychodzi, napełnia serca, wlewa błogosławieństwo. To, o czym głosił Jan Chrzciciel, jest droga pokuty. Jest droga pokuty. Droga duszo. Inaczej nie zmieni się twoje życie. Nie przyjdzie błogosławieństwo. Jan Chrzciciel zasłał dobrą nowinę. Jako dobrą nowinę? O Jezusie Chrystusie. On przyjdzie, gdy będziesz pokutować, gdy będziesz zostawiać grzeszne swoje postępowania, niewłaściwe swoje życie, tam, gdzie oszukiwałeś, zostawisz oszukaństwo, tam, gdzie kłamałeś, zostawisz kłamstwo, tam, gdzie wykorzystywałeś innych, przestaniesz wykorzystywać. Wyprostujesz drogi swoje, ścieżki swoje i Chrystus Pan zacznie wypełniać twoje życie. Będziesz tym wchodzić w Jego błogosławieństwo, przeżywać Jego łaskę. Słowo Boże, ono tam przygotowało na przyjście Chrystusa Pana. Dziś, gdyśmy dalej spoglądali w Boże Słowo, Pan Jezus chce przygotować oblubienicę na swoje powtórne przyjście. Dlatego to mocne słowo, które zwiastował Jan Chrzciciel, niech nie mija nas. Zastanówmy się nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem, aby Duch Boży wypełniał nasze życie, wypełniał nasze serce. Często
potrzebne jest upamiętanie. Często potrzebna jest zmiana życia. Sąd, jak mówi Piotr, zaczyna się od domu Bożego, od nas. Dlatego pewnie Kościół Boży patrzy na swoje życie. Dzieci Boże niech porządkują swoje życie, żeby tam nie było ja, swoich ambicji, celów, rzeczy, bo dlatego, że mi trzeba, dlatego, że chcę coś osiągnąć, dlatego wykorzystuję swoje możliwości, swoją pozycję, swój status społeczny, swoje stanowisko, aby mieć dla siebie. Nie czyń zła. Nie czyń zła. Czyń dobro. A jest to owoc, który przychodzi, który jest dany od Boga, owoc upamiętania, kiedy zaczynasz właściwie postępować. A wierzę, czytając przez to Słowo Boże, że wtedy ta ścieżka, ta droga jest przygotowana, aby Duch Boży coraz więcej i więcej wypełniał twoje serce, aby ta relacja, ta społeczność z Jezusem Chrystusem była głęboka i bliska. Bo tylko ten, kto czerpie soki z tego krzewu winnego, kto jest wczepiony w ten krzew winny, on przynosi płód, przynosi owoc i będzie żył i żył dla Boga. A to, co sprawia, że odcinamy się, odchodzimy, jest grzech, który doprowadza do uschnięcia, do odcięcia, od przestania czerpania soków tych. A gałąź, która usycha, która nie czerpie soków i nie wydaje owoców, Pan Jezus mówi, bliskie spalenia. Także żyjmy dla Jezusa. A komu potrzebne upamiętanie, niech ono przyjdzie. Niech wyprostuje się ścieżka na naszych sercach, aby Boża obecność, Boże błogosławieństwo wlewało się w nasze życie. Amen.